Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. A wy za kogo mnie uważacie? Pyta dziś Jezus swoich uczniów, czyli każdego z nas. Odpowiedzi na to pytanie trzeba nam szukać we wnętrzu nas, w głębi naszych serc. Odpowiedź nie zawsze jest prosta i jednoznaczna. Może chcielibyśmy odpowiedzieć jak Piotr, że Jezusa uznajemy za Mesjasza, Pomazańca Bożego, że uznajemy Go swoim Panem i Zbawicielem. Deklaracje jednak niewiele znaczą i na niewiele się zdają. Ważniejsze od słownych deklaracji jest codzienne życie. Warto dziś zastanowić się, co inni ludzie powiedzieliby o mnie, jak mogliby mnie określić, patrząc na moje zwyczajne, codzienne życie. Czy powiedzieliby, że jestem prawdziwym chrześcijaninem, miłującym Boga całym sobą? Czy nazwaliby mnie świętym, który nieustannie wyświadcza dobro innym? Czy moje życie codzienne pokazuje, że jestem uczniem Chrystusa? Nie jest ważne, co mówią moje usta. Ważniejsze jest to, co czuje moje serce, co manifestuje własnym życiem. Boga można spotkać na ulicach naszych miast i wiosek. Można Go spotkać w ludziach prawdziwie miłujących Boga i bliźniego. Nie trzeba Go szukać na krańcach świata, gdy można Go odnaleźć we własnym życiu. Kim dla mnie jest Jezus? To właśnie pokazuje moje własne życie.